Zrób wreszcie porządek ze swoimi sprawami, długami, majątkiem, dochodami i kosztami. Witaj, nazywam się Marcin Kokowka i witam Cię na moim kanale. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, zrób to teraz. Mam nadzieję, że zobaczyliście już odcinek pierwszy i drugi z serii oddłużeniowej. W pierwszym rozmawialiśmy o tym, jak dobrze nastroić się właśnie mentalnie, jak zacząć myśleć, jak się z jakimi treściami zacząć się otaczać, żeby dać radę wyjść z zadłużenia, żeby w tym procesie, który jest bardzo często długi, żeby cały czas mieć odpowiednie nastawienie, żeby się nie poddać i żeby iść cały czas do przodu. W drugiej lekcji rozmawialiśmy o tym, żeby odbierać korespondencję, żeby mierzyć się z tymi wyzwaniami, które przychodzą. Oczywiście do tego potrzebne są rzeczy z lekcji pierwszej, tak, żeby odbierając telefony, żeby odbierając korespondencję, dać radę, żeby się nie załamać przy tym wszystkim, po prostu zbierać te informacje. Dzisiaj w lekcji trzeciej opowiem, jak poukładać wszystkie te rzeczy. Weźcie sobie proszę, jeżeli macie po prostu gdzieś, na pewno macie po prostu kartkę papieru, zwykły długopis, nie potrzebujecie nie wiadomo jakiego klimatu, nie potrzebujecie do tego robić kawy, nie potrzebujecie lampki wina, nie musicie mieć jakiegoś, nie wiem, pióra Parkera czy czegokolwiek innego, zwykły długopis, zwykła kartka, podzielcie ją na cztery części i w czterech różnych rogach zapiszcie sobie poszczególne rzeczy. W pierwszym, jaki jest Wasz cały majątek, wszystko co macie, wszystko, co jest Waszym jakimkolwiek majątkiem, wypisujecie od myślników, tak? Pierwsze to mamy majątek. W drugiej części zapisujemy sobie swoje długi. Wszystkie długi, jakie mamy. Całe nasze straty. Wszystko, co jest do oddania. Wszystkie nasze zobowiązania, tak? Więc zapisujemy sobie zobowiązania. I znowu od myślnika wypisujemy wszystkie nasze zobowiązania z kwotami, ze wszystkimi takimi informacjami, które są ważne, z datami, jeżeli wiemy, do kiedy jest to do spłaty. Pod zobowiązaniami wpisujemy sobie miesięczne nasze koszty. To wiem, że to jest zaczerpnięte z biznesu, gdzie tam jakby w prawie każdym biznesie wszyscy sobie liczą, zapisujemy, jakie są miesięczne koszty. Natomiast w życiu prywatnym tak samo. Trzeba sobie zapisać wszystkie rzeczy, które my co miesiąc ponosimy jakiś koszt. I ja wiem, że to będą te rzeczy, które są również w kategorii zobowiązania. Zobowiązania, jak będzie kwota całego kredytu, czy też całej pożyczki do spłaty, całego zobowiązania. Pod tym chciałbym, żebyście napisali, jakie są miesięczne raty, miesięczny czynsz, miesięczny abonament za telefon, wszystkie tego typu rzeczy, które opłacacie co miesiąc, wszystkie Wasze koszty, jakie są miesięczne, więc zapisujemy sobie koszty miesięczne. I w ostatniej części zapisujemy sobie nasze dochody miesięczne. To jest ważne, żeby w ten sposób to podzielić, dlatego że jeżeli sobie będziemy cały czas zapisywać od myślników wszystko w różnych miejscach, to cały czas będziemy mieli bałagan, ciężko nam będzie dojść do tego, a już może to nie być łatwe, żeby pozbierać wszystkie informacje, ile, gdzie mamy do zapłacenia jakichś zobowiązań, ale tak samo co chwilę coś nam może się przypomnieć, jaki mamy jeszcze majątek, gdzie jeszcze są jakieś nasze pieniądze do odzyskania, w jaki sposób moglibyśmy mieć dodatkowy dochód. W momencie, kiedy sobie te rzeczy robimy, jeżeli chcecie to zrobić teraz, jeżeli czujecie, że to jest dobry moment, naciśnijcie na YouTubie pauzę, tak, zobaczcie, weźcie jakąś kartkę, wypiszcie wszystkie te rzeczy, zostańcie po prostu ze mną tutaj, zobaczcie, wypiszcie wszystkie te rzeczy, jak wypiszecie, to wróćcie. Jeżeli chcesz po prostu zobaczyć teraz to do końca, lecimy dalej. Natomiast pamiętaj, że nie musisz mieć tu nie wiadomo czego, żeby się za to zabrać, żeby zacząć działać. To jest bardzo ważne, żeby wszystkie te rzeczy sobie uświadomić. Im więcej tych rzeczy sobie uświadomisz, tym więcej dróg zobaczysz, jak możesz wyjść ze Twojego zadłużenia. W majątku wypisujemy wszystko, co mamy. Od największych do najmniejszych wartości i wszystko, co sobie jesteśmy w stanie przypomnieć. Nasz nieruchomości, tak? Ruchomości, samochody. Jeżeli mamy komputery, laptopy, rower, tak, wszystkie jakieś hulajnogi, wszystkie te rzeczy. Przypomnijcie sobie, co dostaliście na ostatnie święta. Przypomnijcie sobie wszystkie te rzeczy, które w ostatnim czasie gdzieś nabyliście i które macie. Bardzo często być może to jest zagracony gdzieś strych. Być może macie jakieś miejsca, gdzie już jakieś pokoje, w których są same graty, że jest po prostu dużo rzeczy, tak? Może ktoś ma jakiś motor, może jakieś motorówki, różne rzeczy, które gdzieś macie. Wypiszcie wszystkie te rzeczy i ocencie według Was, ile to jest na dzień dzisiejszy warte. Tak, w jakiej cenie bylibyście w stanie te rzeczy spieniężyć. Jeżeli chodzi o zobowiązania, tutaj na pewno będzie też dużo pracy, dlatego że trzeba wszystkie zobowiązania, jakie macie, wziąć i wyliczyć, zobaczyć, ile na dzień dzisiejszy zostało. Oczywiście, jeżeli teraz siadacie, chcecie to po prostu mieć z głowy zrobione, wypiszcie przykładowe kwoty, jakieś takie, które Wam się wydaje, że tyle jest na dzień dzisiejszy. Później, za kilka lekcji, będziemy też siedzieli nad tym, żeby bardzo szczegółowo podejść do tematu. Dzisiaj ważne jest, żebyście w ogóle sobie uświadomili, w jakim miejscu jesteście, ile tych rzeczy zostało do spłaty.
Jeżeli chodzi o wasze dochody, no to tutaj warto wziąć, wypisać, no, gdzie zarabiacie, ile zarabiacie pieniędzy, jakie macie dochody, ale jakie moglibyście jeszcze mieć. Jednym z dochodów może być spieniężenie waszego majątku. Nagrałem już jeden z filmów o tym, kiedy warto sprzedać nieruchomość poniżej wartości rynkowej. Oczywiście można też po wartości rynkowej, natomiast tam właśnie mówię, kiedy to ma znaczenie i polecam wam, zobaczcie sobie ten film, dlatego że tam szczegółowo tłumaczę, jak można spieniężyć właśnie nieruchomość. Tak? Zobaczcie, co jeszcze jest takie z czego, co możecie spieniężyć. Za chwilę przejdziemy do tego, jak obniżyć koszty życia, jak zrezygnować z pewnych rzeczy. Natomiast tutaj macie zobaczyć, jak możecie więcej zarabiać. Czy możecie iść do drugiej jakiejś pracy? Czy możecie w waszej pracy awansować? Czy możecie robić nadgodziny? Czy prowadząc biznes możecie pozyskać jakichś klientów? Które z rzeczy, które robicie, mogłyby się przekładać na jeszcze większe pieniądze, na to, żebyście zarabiali więcej? Dlatego, że żeby spłacić zobowiązania, to naturalnie trzeba więcej zarabiać, mniej wydawać, tak? Więcej spłacać. Część rzeczy umorzyć, tak żeby koniec końców te wszystkie rzeczy spłacić. Popatrzcie na to, w jaki sposób możecie uzyskać dodatkowe dochody. W kolejnej lekcji nagram całą lekcję o tym, jakie być może są ukryte dochody, ukryte jakieś możliwości zarobienia, które bardzo często ludzie, z których przychodzą do mnie na doradztwo, robię ankietę, zadaję im te pytania i się okazuje, że w różnych miejscach są jeszcze pieniądze, gdzie mogliby je odzyskać, może ktoś by mógł im oddać, może oni komuś kiedyś pożyczyli lub zainwestowali w którymś miejscu i już jakby spisali na straty te pieniądze, a jednak są one do chociażby odzyskania albo do otrzymania odszkodowania. O tym będzie cały kolejny odcinek, w jaki sposób możecie dodatkowo dostać jakieś pieniądze, jakie są możliwości. Bardzo często okazuje się, że właśnie tam są ukryte dodatkowe dochody, dodatkowy majątek. Ostatnie miejsce to są koszty. No i tu, jeżeli sobie wypiszecie wszystkie rzeczy, skupcie się przede wszystkim na tych rzeczach, które są stałym miesięcznym obciążeniem i przymnożcie sobie to razy 12 i zastanówcie się, czy na pewno nie musicie czy musicie z tych rzeczy korzystać. Oczywiście, jeżeli jest czynsz, to zobaczcie, czy na pewno potrzebujecie takie duże mieszkanie, taki duży dom. Tak? Jeżeli jest to wasz dom, zobaczcie, czy być może możecie go sprzedać. Jeżeli macie samochód, zastanów się, czy na pewno potrzebujesz ten samochód. Zauważ, że koszt samochodu to nie jest tylko paliwo. Po pierwsze, koszt alternatywny to jest tak, że jeżeli sprzedasz ten samochód lub motor lub jakiś rower, jesteś w stanie jakiś środek transportu, jeżeli to sprzedasz i spłacisz jakieś zobowiązanie i nie będziesz musiał płacić tych odsetek, to tak naprawdę to oprócz tego, że dzisiaj samochód generuje Ci koszty, to jeszcze obniżyłby Ci Twoje zobowiązania miesięczne, gdybyś to sprzedał i spłacił jakieś zobowiązania. Jakim kosztem jest samochód? No jeszcze ubezpieczenie płacimy co rok, chyba że jest rozłożone na raty, natomiast jest to dodatkowy koszt. Za parking, czy to przy domu, czy gdzieś, gdzie jedziemy na miasto, to bardzo często są w centrum płatne parkingi. Paliwo oczywiście, plus wszelkiego rodzaju naprawy regularnie. Bardzo często to są dodatkowe kilkanaście, no w zależności od samochodu, ale przynajmniej te kilka tysięcy złotych rocznie dodatkowo trzeba dołożyć do danego środku transportu. Zastanów się, czy na pewno tego potrzebujesz. Jeżeli masz jakiś abonament na siłownię, szczerze sobie odpowiedz na pytanie, jak często chodzisz na tą siłownię? A ile razy jest tak, że masz tą kartę, zaczynasz kilka razy chodzić, bo jest styczeń, bo postanowienia noworoczne, a później przerwy, 3 tygodnie, 6 tygodni, co chwilę przerwy, tylko co miesiąc płacimy za ten karnet. Jeżeli możesz, zrezygnuj z tego. Nie mówię o tym, żebyś przestała ćwiczyć. Tak, jestem fanem ćwiczeń, uważam, że zdecydowanie każdy powinien ćwiczyć, tak, czy każdy, kto może, że to bardzo dobrze wpływa na całą organizację życia, na systematyczność. Natomiast jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to niekoniecznie musisz ćwiczyć na siłowni. Być może możesz iść sobie pobiegać. Przecież są bardzo często jakieś siłownie w parkach czy w różnych miejscach, gdzie możesz iść. Zobacz, czy ewentualnie nie zamienić tego karnetu na jakiś tańszy. Być może ta siłownia nie będzie taka super wypasiona, być może tam nie będzie jakiegoś najfajniejszej możliwej, nie wiem, sprzętu, czy po prostu nie będzie tam najładniej. Natomiast jeżeli ty idziesz tam poćwiczyć, żeby osiągnąć jakiś efekt, jakiś cel, to po prostu możesz iść tam, gdzie na dzień dzisiejszy jest najtaniej lub po prostu za darmo. Zobacz, czy gdzieś nie masz, nie wiem, Spotify'a, albo czy Netflixa nie subskrybujesz, czy nie masz jakichś właśnie telefonów, zbyt drogich abonamentów, czy telewizji cyfrowej. Te rzeczy możesz odpuścić. Po pierwsze, zaoszczędzisz pieniądze, a po drugie, będziesz miał czas na to, żeby właśnie zacząć zarabiać więcej. Jest bardzo ważne, żeby jeżeli zobaczysz taki koszt, dlatego że ja czasami patrzę, mówię, dobra, ile to jest tam, 29 zł, tak, albo to jest 40 zł miesięcznie. No ale 40 zł miesięcznie razy 12, jak sobie przemnożysz, to jest 480 zł. I to już wygląda bardzo jakby konkretnie. Jeżeli to sobie przemnożysz przez 3 na przykład takie zobowiązania, to jesteś w stanie już spłacić jakieś swoje zobowiązania. Oczywiście są chwilówki małe, być może by wystarczyło właśnie już na jakąś chwilówkę. Może to trzeba razy 3 przemnożyć, ale tak jak mówię, tu mamy dwie korzyści. Po pierwsze,
mniej wydajesz. Po drugie, zyskujesz czas, bo bardzo często to, za co dodatkowo płacisz, to jeszcze na tym marnujesz czas, bo robisz to dla przyjemności, a umówmy się, że teraz to nie jest czas na to, żeby jakoś mieć super dużo przyjemności. Teraz jest czas na to, żeby wziąć odpowiedzialność w swoje ręce i zacząć działać, zacząć wychodzić z tych długów. W momencie, kiedy już sobie z tym poradzicie, kiedy wasza sytuacja finansowa będzie unormowana, kiedy już wszystko będzie dobrze funkcjonowało, zapraszam z powrotem do takiego życia, tylko pod warunkiem, że już wasze dochody też będą większe, tak, żeby znowu z powrotem nie wpaść w długi, tak. Natomiast wtedy będzie można krok po kroku stopniowo wracać do właśnie takiego funkcjonowania. Jeszcze raz wam powtarzam, żeby popatrzeć na to, jaki macie majątek, jakie macie zobowiązania, wszystkie, suma tych zobowiązań, jakie macie koszty miesięczne i jakie macie dochody miesięczne. W biznesie bardzo często się tego typu symulacje robi. Jeżeli prowadzicie biznes, zobaczcie też sobie takie rzeczy, zróbcie. Natomiast w życiu prywatnym mało kto, mało kiedy tego typu symulacje sobie robi, mało kiedy takie coś jest zapisywane. Jeżeli potrzebujecie więcej, to zróbcie to po prostu na 4 kartkach. A w kolejnym odcinku powiem wam, co zrobicie sobie i co wypiszecie sobie na drugiej stronie. I już teraz zapraszam was na kolejny odcinek. Dajcie mi proszę znać w komentarzu, jak wam się podoba tego typu właśnie lekcja, czy ta wiedza jest przydatna, no i czy zaczynacie działać ze mną, czy robicie te rzeczy. No i zobaczcie pierwszy i drugi odcinek. Zapraszam was do odcinka numer 4, który niebawem też się ukaże. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo.